Nazywam się Jerzy Podlak, jestem mieszkańcem Wrocławia od 1944 roku, a pochodzę z Wielkopolski, konkretnie z małego, przed wojną przygranicznego miasteczka Ostrzeszów, w którym mieszkałem wraz z rodzicami. Tak to się działo do czerwca 1944 roku, gdy nagłe stukanie, walenie do drzwi. Krótkie, gardłowe zapytanie, familię Podlak, tak jest, macie 15 minut. Każdy członek rodziny może zabrać tylko jeden pakunek w jedną rękę i o 3 nad ranem prowadzono nas w kierunku punktu zbornego przed dworcem kolejowym w Ostrzeszowie. Tam czekaliśmy do godzin popołudniowych. Pod wieczór załadowano nas do wagonów. I tu taki przejmujący moment, pociąg rusza, nie wiadomo gdzie jedziemy, rozlega się zbiorowy, najpierw w jednym wagonie, później cały pociąg śpiewa. Serdeczna matko, opiekunko ludzi, jedziemy w nieznane. Nazywam się Leokadia Wieczorek, jestem prezesem Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę i jestem przewodniczącą zarządu głównego Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę na całą Polskę. Urodziłam się 14.5.1936 roku w okolicach Wielunia. W kwietniu 1940 roku to był początek kwietnia, o godzinie 5 rano przyszło gestapo i tak jak myśmy w łóżku spali, gestapo nas wyprowadziło do samochodów, zawieźli nas do Wielunia. Z Wielunia wsadzili w pociągi, wagony bydlęce i wieźli nas do Niemiec. Jechaliśmy przez jakieś 2 tygodnie, zawieźli nas koło Halberstadt do dużego majątku rolnego, gdzie moi rodzice pracowali w rolnictwie, a ja po prostu pozostawałam jako 4-letnie dziecko sama w domu. Ja się nazywam Jerzy Baniewicz. Urodziłem się 11 lutego 1931 roku na Polesiu. To są tak zwane przedwojenne kresy. Było takie między innymi województwo poleskie. To było wileńskie, poleskie, podolskie, wołyńskie. Różne były tam województwa na wschodzie. I w 1943 roku, w lipcu, nastąpiła ewakuacja tamtych terenów, bo prawdopodobnie front się już zbliżał ze strony Związku Radzieckiego. Nas wszystkich z wioski załadowano na furmanki i powieziono do miejscowości takiej, gdzie była kolej już, przy mieście Stolin. To jest cały czas na Polesiu. Tam załadowano nas do wagonów towarowych, bydlęcych i powieziono w kierunku na Białystok. Nazywam się Góra Alicja, z domu Krygier. Urodziłam się w 40 roku, w czerwcu w 40 roku w okolicach Sobótki. To było tam kiedyś, miejscowość nazywa się Leukirch, Rankau. No to co pamiętam, zresztą tak mam napisane w metryce, że Leukirch się urodziłam. No, znaleźliśmy się tam w taki sposób, że rodzice zostali wywiezieni na roboty w 40 roku. Chyba w marcu, a ja urodziłem się w czerwcu. Nazywam się Klimczyński Ludwik. Urodziłem się 3 grudnia 1926. 4 klasy skończyłem w Pisarzowicach. Do 5 klasy miałem przejść już w 1939 roku. Niestety wojna wybuchła, także już szkoły nam Niemcy nie otwarli. Dopiero w 1940 roku, 1 września, Niemcy nam szkołę otwarli. Dosłownie roczniki były starsze między nami,
w lutym 1941 roku szkołę Niemcy nam przerwali, a które rodziny podpisały Volkslisty, te dzieci musiały chodzić do Wilamowic, a my z kolei, po kolei do Niemiec zaczęliśmy wywozić nas. Dostaliśmy pisemnie powiadomieni, żeby się zgłosić do Arbeitsamtu, do Bielska. Tam się już tych grupa dosyć spora tego było, posłodziły się starsi. No i do, tak jak ja, no to 14 lat, tylko później po południu już lekarz przedana taka badanie, tylko było chudzi runte, spodnie na dół, co go interesowało, przepukliny czy coś takiego. No i piąta godzina prowadziła nas ten urzędnik z tego Arbeitsamtu, z tego poświęcenia pracy, to na Piastowski było w Bielsku. I po piątej godzinie pociągiem osobowym jechaliśmy do Katowic, później w Katowicach przesiadka i później do Wrocławia. Rodziłam się 19 lipca 30 roku w Skomlinie, powiat Wieluń, województwo wtedy było łódzkie. To jest moja miejscowość. Ja byłam wysłana, może jak, już o zmroku przyszedł pod okno, walił w okno i że mam wyjść, że mam raus i koniec. Nazywam się Pacyk Zygmunt, urodziłem się w Warszawie 1941 roku. I mieszkaliśmy tam z rodzicami na ulicy Twardej i tam jakieś zmiany były. Moje opowiadanie będzie krótkie ze względu na to, że w czasie wojny byłem małym dzieckiem. Z rodzicami mieszkałem w Warszawie do czasu powstania warszawskiego i po upadku powstania warszawskiego Niemcy wysiedlali, podpalali budynki nasze, stąd nas, no jak to się mówi, wyrzucili z domu i na ulicę i wszystkich zaprowadzili do Pruszkowa, skąd rozsyłali w stronę Niemiec. A ja z mamą byliśmy zapakowani do wagonów bydlęcych. No i jak był transport cały gotowy, to wyruszyliśmy w nieznane strony, co potem się okazało, że dojechaliśmy do Wrocławia, czyli dawnego Breslau. Załadowaniu nas do wagonów okazało się, że zawieźli nas do Wrocławia. We Wrocławiu wyładowano nas z tego pociągu, no i długą drogę szliśmy. W nocy okazało się, że z dworca głównego szliśmy na Psie Pole. Tam nas po prostu wyładowano i tam w tym obozie już zamieszkaliśmy. Tam oczywiście nas spisano, wszystkie dane o nas i zaczął się okres taki niepewny. No, kto nas weźmie do pracy, bo głównie chodziło o to, żeby się gdzieś dostać do pracy. A nas dalej wieziono, znowu nie wiedzieliśmy gdzie. I wreszcie patrzymy, napis Breslau, znaleźliśmy się we Wrocławiu. Z dworca głównego poprowadzono nas na obecną ulicę Cybulskiego, tam gdzie dzisiaj mieści się Uniwersytet Wrocławski, z archiwum Uniwersytet Wrocławski. Tam był Arbeitsamt dla cudzoziemców. I tam koczowaliśmy przez kilka dni na korytarzu, czekając na skierowanie do pracy. Po kilku dniach
matka i starsza siostra i ja zostaliśmy skierowani do pracy w szpitalu Bethesda przy ulicy Dyrekcyjnej, to jest dawna klinika ginekologiczna. Tam w tej chwili remontowany jest, ma być dom takiej opieki luksusowej. Mama z siostrą zostały zatrudnione w kuchni, a ja, mając wtedy 14 lat, zostałem skierowany do piwnicy, do obierania ziemniaków. W obozie, jak to w obozie, zawsze rano było zbiórka, przeliczanie ilości osób, ileś osób, jak byli chorzy w danym baraku, no to oczywiście ich zabierano stamtąd. Natomiast reszta szła do kuchni i dostawała śniadanie. Śniadanie to otrzymywaliśmy w misce obozowej czarną kawę niesłodzoną i kromkę chleba. Albo na tej kromce chleba był kawałek margaryny lub marmolady. Całe szczęście, że po jakimś czasie potrzebowali ludzi do pracy. Wobec powyższego ja też się zgłosiłem, bo to niby na ochotnika było. Szliśmy wówczas do zakładów, Borsing się nazywał zakład, gdzie z wagonów wyładowywaliśmy miał węglowy na hałdy. O tyle było to dobre, że no, nie siedziało się w obozie, nie czekało się nie wiadomo na co. Wracało się na popołudnie, po południu dostawaliśmy znowuż obiad. Do tej samej miski wlewano nam łyżkę zupy, albo z brukwi, albo z kapusty. Kolacji w ogóle nie było. Także po jakimś czasie wszyscy w obozie się bali, żeby ewentualnie za długo nie siedzieć, no bo z głodu można umrzeć. Bardzo ciężko moi rodzice pracowali. W ogóle Polacy, nie traktowano nas może tak jak inne narodowości, natomiast wyróżnialiśmy się tym, że mieliśmy literkę P i musieliśmy nosić. Nie można było do sklepu pójść i kupić cokolwiek, bo były kartki i na te kartki po prostu rozdział był pokarmów i tyle, ile przysługiwało na daną osobę czy na dziecko, to byśmy otrzymywali. Tam trochę widzi takie granatowe ubranie, wisi tak poczepał tym ubraniem, widzi, że nie ma P. Mówi do mnie, ja jestem Ancuch, czy jest to ubranie? A ja mówię, to jest mój Ancuch. No, ta pani mi da od syna, co? No i a on, puchasz tu P? Mówię, nie mam P. Znowu mnie spoliczkował. No i mówi do mnie, kommst mit, idziesz z nami. No i później przychodzili ci gospodarze, ci bauerzy, jak się to mówi, power. A my to tak bauer, ale to power. No i przychodzili, to pierwsze tych zbudowanych mocno wybierali tego. Po chwili przychodzi taka Fräulein, taka panna, która była z 23 rocznika, Eleonore Schneider. No i jakie to było jej pozdrowienie, Heil Hitler, Herr Mauke, wie ist die Junge für uns? Który to chłopak, że ja, das ist ja on. Tak mnie ta Eleonora tak mnie zmierzyła z góry na dół, no. No, mówi do mnie, czy mam jakiś pakiet, no miałem tak po prostu taki z margaryny, jak to taki pakunek trochę tamtego ubrania. Rodzice pracowali do 45 roku, do wyzwolenia, aż wkroczyli Rosjanie. No to sama pamiętam, bo to był majątek. Ojciec tam pracował w majątku, oporządzał konie. Siostra jedna w polu, mama w polu, brat u piekarza. No na tyle, że był dobry piekarz, że dodawał troszeczkę bułeczek i tak. Jadąc przez tą wieś, to zawsze podrzucił nam trochę bułek, bo ja byłam takim dzieckiem chorym,
I nie mogłam mleka, więc jadłam te bułki moczone. Potem jak już byłam starsza, to ja sobie moczyłam je w wodzie, miałam 4 lata, 5 i takie narośnięte ja to jadłam. To było moje pożywienie, bo nie było tam za dobrze. Z opowiadania wiem rodziców, że jak w polu były żniwa, czy tam musenie, to szyli Polacy takie spodnie z gumkami na dole i kieszenie, że zboże wsypywali w te kieszenie, a potem w domu młynkami musieli mieli, żeby jakieś placki smażyć, żeby to jeść. Bo to się odbywało w ten sposób, że zawsze na zbiórce przyjeżdżał jakiś, potocznie w obozie nazywano go kupcem, przyjeżdżał kupiec i kupował ludzi do pracy. No i nas kupił do jednej wioski. Pojechaliśmy. Wioska nazywała się Gebhardsdorf, Kreislauban, Niederschlesien. Czyli obecnie się nazywa Gebultów. No, powiatem to w tej chwili nie jest Lubań, tak jak za Niemców było. No, Dolny Śląsk został Dolnym Śląskiem. Tam trafiliśmy do gospodarzy, do poszczególnych gospodarzy. Musiałem pracować, no, nie uchylałem się, ale po prostu, także to była dla mnie, szczerze wam tak powiem, druga dobra matka, tak. I także u tej pani byłem do 44 roku, u tej pani Schneider. Ja zachorowałem na początku lipca na szkarlatynę. Pogotowie mnie zabrało do szpitala na obecnym placu, dawniejszy Dom Plac, obecnie Plac Katedralny, tam gdzie jest seminarium duchowne. I tam po 4 dniach, bo równocześnie miałem i szkarlatynę, i dyftery, bo z reguły w parze te choroby szły. W pewnym momencie jest obchód lekarski, idzie lekarz, dzisiaj pamiętam, wysoki, postawny, świuteńki jak gołąb, pokazuje palcem na mnie i mówi: der kommt auch mit, ten jedzie też z nami. Ta siostra, która towarzyszy tej wizycie lekarskiej, mówi: aber Herr Doktor, das ist ein polnisches Kind. Panie doktorze, ale to jest polskie dziecko. Tam drugi raz: der kommt auch mit. I bez słowa poszedł dalej. Nie wiedziałem, gdzie ja mam jechać. Okazało się, że następnego dnia, i to kuriozalne wydarzenie, z grupą niemieckich dzieci zostałem sanitarką, zawieziono nas na obecny dworzec Świebocki. Z dworca Świebockiego pociągiem do Jeleniej Góry i wylądowałem w prewentorium dziecięcym Maria Hilfchen w Krumhibel, obecnie Karpacz. No, wypadek niespotykany w czasie wojny, może i dlatego, że wojna już powoli zbliżała się do końca, nie wiem. Czym kierował się ten niemiecki lekarz. Karen, summa summarum, zostałem. Tam byłem 3 tygodnie w tym prewentorium. No, wychowywałam się z niemieckimi dziećmi. Po polsku nie umiałam, szczerze mówiąc, bo rodzice cały dzień musieli być w tych, jak szli rano, wracali jak ściemno. No to ja się wychowywałam. No miałam brata ode mnie, 6 lat starszego, ale on nie chciał się ze mną, on mnie tylko pilnował, no to czasami mi tam dołożył tylko. A tak to ja z niemieckimi dziećmi, tylko po niemiecku. A mama nie znosiła języka niemieckiego, więc zawsze krzyczała na mnie, żebym nie rozmawiała po niemiecku. Na początku wydawało się, że wszystko będzie dobrze. Ale okazało się, że praca, którą wyznaczył gospodarz na takiego chłopca jak ja, 13 lat, była ponad moje siły. Ja nie dawałem rady. Wobec powyższego cały czas były jakieś pretensje. Cały czas ten gospodarz jak gdyby mnie poganiał, że jeszcze to, jeszcze tamto mam zrobić. No i w swoim czasie, będąc w polu, grabiliśmy wówczas siano. Gdzieś tam podawałem to siano na wóz. Ja teraz nie jestem wysoki, a wówczas jeszcze mniejszy byłem. Tego siana nie mogłem wrzucić na wóz. Gdzieś widłami na wozie gospodyni układała to siano, gdzieś ją widłami ukułem. Gospodarz
stwierdził, że ja przelałem niemiecką krew i zaczął mnie tymi grabiami okładać. To ponownie przyszedł policjant i stwierdził, no to teraz idziesz do takiego gospodarza, który cię wychowa na dobrego pracownika dla Niemiec. I również był żandarm niemiecki, który nas ostrzegał, że Polacy na przykład, którzy podpisali Feuchtlistę, skarżyli na nas, że tam ktoś ukradł ziemniaki, że tam ukradł ktoś zboża. I ten żandarm przychodził i nas ostrzegał, żebyśmy wyrzucili to, schowali, no bo za to groziło, wiadomo, obóz koncentracyjny. I proszę sobie wyobrazić sytuację, jest milion ludzi, straszna zima i przez Wrocław przewalają się całe kolumny Niemców uciekających z terenów Polski, głównie z Wielkopolski, z Reichu, tam przecież osadzono bardzo wielu urzędników. Mama przebywała razem ze mną w obozach na Klecinie, gdzie pracowała w cukrowni Klecina. I potem, jak zbliżał się front, opuszczono Klecinę i mama znalazła się w obozie zbiorczym przy ulicy Bosa Chałkiego. Wszystko to pieszo ci ludzie szli w kierunku park, tam na w kierunku autostrady na południe, kierunek Świdnica, Jelenia Góra, straszny mróz, starcy, chorzy, niemowlęta zamarzali. To tam koło terenu zajezdni, gdzie dawniej była zajezdnia, układano takie belki poprzeczne i te zwłoki i palono tak jak na Altmarku w Dreźnie po tym słynnym lutowym bombardowaniu. To by makabryczny obraz. Byłem tam, widziałem na własne oczy. No i ten front był, no to ja poleciałam jak to dziecko pięcioletnie, nieposłuszne. Biegałam i mama wyszła za mną, żeby mnie ściągnąć, bo nalot szedł, już bomby tłukły. No i pamiętam, jak schodziliśmy do tej piwnicy i ten moment, że zdążyła mama zejść i jeszcze jakieś tam były kobiety, więc że wiem, że ja stałam w środku, byłam. Te panie tak mnie objęły i złapały się wszystkie tak razem i czekają, że mówi, no i teraz będzie koniec. No i tak nas zasypało, mnie nie, bo te cegły tak do połowy ich obsypały, bo to leciało wszystko. No dopiero jak minął ten nalot, no to w ten czas zaczęli znowu wychodzić z tych piwnic i odgruzowywali nas. Także ani nikogo nie drasnęła nawet jedna cegłówka. Nikt nie był ani zadrapany, nic, a obsypani byli całe. No mnie nic nie było. Jak już Wrocław został okrążony, Niemcy dla bezpieczeństwa, szpital ten, w którym mama pracowała, został przeniesiony tu do piwnicy świdnickiej, bo linia frontu już była coraz bliżej, a nas dla względów bezpieczeństwa wewnętrznego Festung Breslau skoszarowano w szkole o nazwie Clausewitzschule przy tej samej ulicy Clausewitzstrasse, to jest obecnie ulica Hauke-Bosaka, szkoła, zespół szkół elektronicznych i elektrycznych. 7 marca komendant twierdzy wydaje rozkaz o obowiązku pracy dla chłopców od 10 roku życia, obojętnie Niemcy, Polacy, i dla dziewcząt od 12 roku. Każdy otrzymuje Arbeitskarte der Festung Breslau, kartę pracy twierdzy Wrocław, i od tego momentu każdego dnia musimy świadczyć na terenie twierdzy pracę. Brak 3 kolejnych pieczątek na drugiej stronie przez Ortsgruppe der NSDAP, a więc organizacji partyjnej, było równoznaczne z postawieniem przed sądem doraźnym. Ale nastąpiła budowa
lotniska na obecnym placu Grunwaldzkim, czyli od mostu Grunwaldzkiego do mostu Zwierzynieckiego. Zostały wyburzone dwie ulice główne na tym odcinku i ludzie pracowali przy odgruzowywaniu, usuwaniu budynków, oczyszczaniu terenu, żeby na tym terenie mogły lądować i startować samoloty. W następnym etapie pracy, do których nas wyprowadzano, to była makabryczna praca, głównie w rejonie dworca na Dodrze. Jeździliśmy takimi dwoma wózkami i zbieraliśmy z ulicy zwłoki. Wiadomo, miasto oblężone, pociski padają, idzie człowiek, pada pocisk i nie ma człowieka. I naszym zadaniem było to, łapaliśmy po dwóch, trzech za ręce, za nogi na ten wózek i woziliśmy do miejsc grzebalnych. To głównie przy ulicy Pomorskiej i cały ten park przed dworcem na Dodrze. No i w ten sposób szczęśliwie doczekaliśmy się 8 maja 1945 roku. Wojsko się zbiera, jakaś zbiórka, odczytanie. Później, jak to się mówi, zorientowałem się, że to była prawdopodobnie odczytana kapitulacja, bo łamały oficerowie szable, zrywali z dystynkcję, rzucali. Wreszcie nastąpiła zbiórka i oni wszyscy wyszli z tego dziedzińca. To już zaczęło świtać. Wyszedłem na dziedziniec, nikogo nie ma. Wreszcie wyszedłem na szosę. Jakieś odgłosy słychać. Przyjechały dwa czołgi wojsk radzieckich. Wyszli stamtąd czołgiści. Ponieważ ja pochodziłem ze wschodu, więc rosyjski nie był mi też obcy, bo chodziłem do szkoły w swoim czasie, jak u nas w 1939 przyszli Rosjanie, to ja chodziłem do szkoły i uczyłem się języka rosyjskiego. No więc ten czołgista, a ty kto? Ja mówię, że jestem Polak, bo przecież litera P to znaczy Polen, Polak. No to przyniesie stakan, no to ja wiedziałem, że on chce, żeby przynieść szklankę. Przybiegłem do gospodyni i mówię, bitte eine Glas, proszę jedną szklankę dla mnie. No to mi szklankę dała, przyniosłem z powrotem. Ci wyciągnęli z tego czołgu jakąś bańkę od mleka. On zanurzył tą szklankę, dał mi do wypicia. Okazało się, że to spirytus, ja się zachłysnąłem. Wszyscy się zaczęli śmiać, no ale przecież gdzie 14-letnie dziecko spirytus będzie piło. No ale takie było przywitanie mnie w Dzień Wolności. No i oczywiście wróciłem do kuchni, do gospodarza. On mówi, ty już dzisiaj nie pracujesz, bo jest koniec wojny. Możesz jechać do kraju. Możesz wracać do domu. No i później Anglicy przewieźli nas do Hanoweru, bo część mogła w tym okresie wracać do kraju, albo młodzi i silni to mogli do Ameryki, do Francji. Natomiast ponieważ mama była chora i nie nadawała się do transportu, zawieziono nas do Hanoweru. I tam w Hanowerze byliśmy do listopada 1946 roku i ostatnim transportem wróciłam tutaj do kraju. Siedliśmy w pociąg z mamą, jedziemy gdzie? No oczywiście na Polesie do swojego domu. Zajechaliśmy do Częstochowy. Mama zaczęła się dopytywać kolejarzy, gdzie tu jakiś pociąg w kierunku na Polesie. A oni zaczęli na środek głowy pokazywać, gdzie pani chce jechać z tymi dziećmi. Przecież tam nie ma Polski, tam jest Związek Radziecki. Jak nie ma? Tam jest nasz dom, tam my chcemy wrócić do siebie. Nie ma tam już Polski. No nie mogli się dogadać. Wodz Polskiego zaproponowali mamie, że zawiozą nas do PUR-u. To był taki urząd repatriacyjny, który
wszystkich przesiedleńców Polaków w różne tereny Polski przewoził i zawieźli nas do Warszawy. No tam w Warszawie się okazało. Po co myśmy stamtąd wyjechali? Przecież tam będą tereny Polski. A my mówimy, a skąd mogliśmy o tym wiedzieć? Przecież nikt nam o tym nic nie powiedział. Rosjanie chętnie wywozili nas do Polski, a kto wiedział, że tam będzie Polska? Dwudziestego siódmego czerwca 1948 roku zastałam Wrocław w gruzach, całkowicie gruzy. Przypominam sobie każdą ulicę, każdy ten. Mieszkaliśmy na ulicy Trauguta, to tu no same gruzy były w ogóle, tu Długa, Zachodnia, tereny tam, jeżeli chodzi o koło dworca głównego. To jedna ruina, jeden gruz był po prostu. Przyjechałem do Wrocławia na nakaz pracy. Zbieg okoliczności był taki, że trafiłem na nakaz pracy do tego zakładu, w którym wyrzucałem miał z wagonów, ale już jako pracownik w produkcji do produkcji lotniczej trafiłem. We Wrocławiu prawdopodobnie szczęście mi w dalszym ciągu w życiu sprzyjało, bo dostałem skierowanie na Politechnikę. Skończyłem Politechnikę, zostałem inżynierem i przepracowałem 40 lat w zakładzie, aż poszłem na emeryturę. Syn tej pani żyje, który jest. 2 stycznia będzie miał 93 lata, jest 24 rocznik. No on tak mówi, bo on tu też mnie odwiedził, był w Oświęcimiu, też zwiedził. No i mówi do mnie, ja tak mu to tłumaczę, że to strasznie przeżywał, ten Oświęcim, ubiegłym roku jak byli. I on mówi do mnie, Ludwik, wtedy ich nazwał, gute Zeit. Ludwik, dla ciebie to był dobry czas, to byłeś w Cedlicach u mojej mamy. No ja mówię, no Arbeit, Arbeit, a on haha, no ja Arbeit, Arbeit, no ale... No i my sobie na urodziny to sobie dzwonimy. I czas okupacji, ja dla nich byłem niby, że wrogiem, a dzisiaj to już my są przyjacielami. No. No i potem wracając do swojego miasta, Częstochowy, rodzice już nie mieli po co wracać, bo nie było ani mieszkania, bo to po wojnie ojciec powie, więc pojechali do Częstochowy i z Częstochowy wrócili już tu. I od czerwca 1945 roku mieszkaliśmy przy Placu Konstytucji. To kiedyś, to też tam były takie baraki z takich pustaków. To chyba tam jakieś musieli żołnierze być albo ktoś zakwaterowany. Tak jak tam był kiedyś dawniej dworzec PKS-u, bo tam był. No to były takie baraki i był taki basen, jakby to przeciwlotniczy z wodą. No tam nie było wody, tylko było pełno różnych gratów, mebli. Ja pamiętam, że jako dziecko znalazłam sobie tam taką piękną figurkę porcelanową. No ale siostrzenica mi to potem zbiła. No to mieszkaliśmy tam, także od... Szczerze mówiąc, od urodzenia jestem dolnoślązaczką, bo jestem na Dolnym Śląsku. I tak zostaliśmy i tak mieszkam. Do tej pory we Wrocławiu, którego kocham i nie widzę sobie innego miasta poza Wrocławiem.